Cześć, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie. Przed nami Schecter Banshee 6FR, czyli gitara z Floyd Rose'em. OBB, piękny instrument. Wizualnie, jak wyciągałem go z pudełka, to powiem Wam szczerze, że wygląda na dużo więcej niż kosztuje. Dobrze, nie przeciągając, specyfikacja. Mahoniowy korpus. Stopem z klonu, tu mamy klon falisty, przypuszczam, że jest to fornir naklejony, tak, widzę, że jest to fornir klonu falistego. Fornir mamy również na główce, główka i korpus w pięknym kolorze, takim niebieskawych odcieniach, wpadających w taki szafir. Główka to samo, w tym samym kolorze i w tym samym wykończeniu. Dookoła jest zrobiony binding z tego mahoniu, tu przebija nam od spodu. I jest ładnie polakierowane to drewno i po prostu zostawili taki pasek, żeby wyglądało, że jest ten binding z drewna. Natomiast w gryfie, który ma wklejoną główkę, bardzo wygodny gryf typu C, mamy faktycznie tą żyłkę zrobioną z drewna dookoła, także ona tu jest i się wyróżnia, nie dość, że kolorem jest jaśniejsza, tu mamy bardziej taki vintage kolor tego drewienka z tyłu tej szyjki. Klucze olejowe, blokada ze względu na Floyd Rose, który tu się znajduje, a tym Floyd Rose'em jest Floyd Rose Special. Mostek całkiem poprawny, na pewno możemy nim pograć różnego rodzaju tematy związane z wajchą. Na szczególny plus zasługują tutaj przetworniki, mimo że są to przetworniki stokowe, czyli szekterowskie, to naprawdę bardzo dobrze sobie radzą, szczególnie przy pozycjach tych singlowych. Single brzmią świetnie. Humbucker jest rozdzielany na single. Dodatkowo potencjometr głośności, 24 progi, ładna inkrustacja, taki perła z abalonem. No ładnie to wygląda, nie wiem, takie motylki, UFO, nie wiem jak to nazwać, ale wygląda to przyzwoicie. Gryf wykonany bardzo dobrze, progi nie wychodzą, nie gryzą nas, są bardzo dobrze nabite. Gitarę wyciągnąłem z pudełka, jest ponad milimetr lekko, tutaj akcja 1-2 może, także za bardzo nic nie trzeba było kręcić, po prostu ją nastroiłem i ot, tak oto gra, jak teraz usłyszymy. Thank you.
Schecter, gitara piękna wizualnie. Na Floyd Rose, czyli dla ludzi, którzy lubią poruszać wajchą, na fajnym zestawieniu przetworników, gdyż single dają charakter tego a la strata, ale mamy tu również zaplecze przetwornika, który brzmi dość mocno. Przetworniki, ze względu na fakt, że są w gitarze z mahoniową deską, grają ciemniej. Nie wiem, czy tak są dobrane, czy po prostu ta deska brzmi dość ciemno, ale naprawdę przy singlach to brzmienie jest umiarkowane, nie kujące w uszy, nie wybija się tą górą, tymi alikwotami wysokiej częstotliwości. Bardzo dobra grywalność, przyjemne w użytkowaniu. No, instrument warty polecenia. Jeżeli Was zainteresowało, a jest naprawdę piękny, to pod spodem link bezpośrednio przekierowujący do naszego działu w sklepie, gdzie ten instrument możecie nabyć, oraz wiele innych ciekawych instrumentów. Wchodźcie na guitarcenter.pl, bądźcie z nami, a ja zapraszam Was do piątkowych lekcji i do subskrybowania naszego kanału. Trzymajcie się. Cześć!